Jakie jest źródło Twojego poczucia wartości? Odpowiedz sobie na to pytanie, bo od tej odpowiedzi wszystko zależy w Twojej pracy. Słyszałem takie zdanie niedawno od Romana Kawszyna, czyli trenera sprzedawców. Ale pomyślałem, że to nie tylko jest do sprzedawców ważne. Bo czy to, że czuję się wartościowy, przydatny, zależy od tego, że dobry kontrakt podpisałem, dobrze pracowników poustawiałem, miałem dobry kwartał? A mogę się czuć fatalnie nieprzydatny i do niczego, gdy był kiepski kwartał, gdy pięćdziesiąty klient powiedział, że nie chce w ogóle ze mną rozmawiać i gdy pracownicy są zupełnie zdemoralizowani? Właśnie nie. Właśnie chodzi o to, żeby zbudować swoje poczucie wartości gdzieś zupełnie poza tym, co robimy. I tutaj też ten pan Kawszyn, który opowiadał do, do sprzedawców, mówi, powiedzmy Arystotelesem, tak? Wartością jest to. Że jesteś, Twój byt, prawda? Czyli raczej znaczy mówiąc, naszą wartością, moją wartością, Twoją wartością jest po prostu to, że jesteśmy. Natomiast to, coś robimy dobrze, gorzej, daje do satysfakcji, ale to nie od tego powinno zależeć nasze poczucie wartości. Także pytanie, z którym cię dzisiaj zostawiam, i siebie też, bo to jest pytanie, na które cały czas szukamy odpowiedzi, to pytanie, jakie jest źródło poczucia mojej wartości.